Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Krzysztof Grabka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wieloletni samorządowiec to ważne dla naszej rozmowy od 1994 roku do 2002 roku radny Rady Miejskiej, członek też wtedy Komisji Oświaty i Komisji Statutowej. Zgadza A nawet się? przewodniczący tych przewodniczący tak. tych komisji. Od 2002 roku burmistrz przez trzy kadencje. W latach 2014-2018 radny Rady Miejskiej we Wschowie. Ale przez połowę kadencji, bo były tam wybory uzupełniające, czyli od 2016 roku. Tak jest. I w tej nowej kadencji od 2018 radny Rady Powiatu Wschowskiego, przewodniczący komisji budżetowej. Tak jest. Wszystko się zgadza. Ogromne doświadczenie. To doświadczenie będzie nam dzisiaj potrzebne, ale nie tylko dzisiaj, również przez cykl spotkań, na które się Umówiliśmy. Ten cykl spotkań będzie dotyczył spraw budżetowych, ale dzisiaj postaramy się porozmawiać o, o, trochę, o rzeczy trochę innej, a związanej z artykułem, a właściwie tezą doktora Marka Wojciechowskiego. Tezą, która została zawarta w artykule Struktura władzy w samorządzie terytorialnym: hierarchia, konkurencja, partnerstwo. Ta teza brzmi tak: najmniejszą znajomość samorządu posiadają mieszkańcy. Większą zaśradni dużą informację ma organ wykonawczy, która jest mniejsza od tej, którą dysponują urzędnicy. Dla mnie jest to nie tylko śmiała teza i odważna, ale też mi samemu, jako dziennikarzowi, prostująca pewne rzeczy. Czy pan z tą tezą się zgodził? Generalnie tak, ale są pewne szczegóły, gdzie można by trochę polemizować. Zgadzam się z tym, że mieszkańcy, tworzący tak naprawdę samorząd, a interesują się tym samorządem najczęściej w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy są wybory, pojawiają się plakaty, pojawiają się coś ludzie chodzący po mieszkaniach, na ulicy, namawiający tak, do głosowania, czyli kandydaci na radnych. Czasami odbywają się jakieś spotkania na które są zapraszani mieszkańcy i gdzie przedstawiani są kandydaci. I wtedy jest takie wzmożone zainteresowanie, no kto będzie burmistrzem, kto będzie radnym, są jakieś wybory i ludzie mówią, pytają czasami, a o co chodzi, a do, jak, do, do kogo my wybieramy. I wtedy jest ta wzmożona taka porcja zainteresowania. Trzy miesiące przez cztery no, lata. No jest kampania mhm. wyborcza, są wybory, potem z reguły jeszcze dwa tygodnie, miesiąc po wyborach, są jakieś emocje, to się gdzieś tak jeszcze dyskutuje, opowiada, no i potem wracamy do jakby codziennego życia. I jest jeszcze drugi moment, kiedy mieszkańcy interesują się sprawami samorządowymi, a mianowicie wtedy, kiedy dotyka ich jakiś problem, i nagle okazuje się, że odpowiedzialnym za rozwiązanie tego problemu jest samorząd. I nagle dociera do nas ta świadomość, że ojej, no to jednak ten burmistrz, czy rada miejska, czy ludzie z urzędu. Na przykład miasta gminy czy, czy Urzędu Starostwa, mają w ręku pewną władzę i mogą mi ten problem pomóc rozwiązać, no albo powiedzą, że niestety nie rozwiąże się tego problemu, ja będę z nim dalej żył. I wtedy nagle się interesujemy, jak to jest, tak, że to oni właśnie decydują o tym, czy ja będę miał ten problem rozwiązany, czy nie. To są najczęściej te dwa momenty. Natomiast zgadzam się z tym, że radni mają, no muszą mieć, tak, i mają większą wiedzę na temat samorządu i spraw, które w samorządzie się dzieją, dlatego że oni nie tylko są zainteresowani w momencie wyborów samorządem, no ale potem e, przez całą cztero, dzisiaj pięcioletnią kadencję uczestniczą w pracach, to ładnie mówimy, organów tego samorządu czyli są sesje Rady Miejskiej, są komisje tej Rady czy Rady Powiatu. Są spotkania robocze, są konsultacje z, przeprowadzane, na które są też zapraszani radni, czyli oni mają więcej styczności ze sprawami samorządowymi. Nie mówiąc o tym, że taka no, pewnego rodzaju uczciwość wymagałaby, aby osoby pretendujące, a już potem ci, którzy zostali radnymi, tym bardziej, no, znali jakieś podstawy ustawy o samorządzie gminnym bądź powiatowym, ustawy o finansach publicznych. No, znali pewne e, e, słupy milowe, takie no, fundamenty tak, działania samorządu, no bo przecież za chwilę będą musieli podejmować decyzje, będą zabierać głos w dyskusjach, więc warto byłoby pewnie te rzeczy znać i pewnie wielu radnych zna, szczególnie ci, którzy są już drugą, trzecią kadencję, bo przecież taką grupę też mamy. No i wreszcie burmistrz. Musi wiedzieć więcej i lepiej znać funkcjonowanie samorządu, bo radni spotkają się raz w miesiącu na sesji, no powiedzmy jeszcze tam czasami wypadnie komisja, natomiast burmistrz codziennie przychodząc do pracy, zajmuje się sprawami samorządowymi. To jest jego zawód, to jest jego praca. Tak? On codziennie spotyka się z ogromną liczbą problemów, ale też. Z ludźmi, z przedstawicielami różnych instytucji, które w tym samorządzie funkcjonują. Wreszcie burmistrz musi planować i przygotowywać budżet samorządu, czyli plan wydatków, dochodów, no i w ślad za tym planować inwestycje, planować zakup stosownych usług potem czuwać nad realizacją tego budżetu, bo to on jest za to odpowiedzialny, czyli nieustannie, codziennie ma styczność tak, z tymi sprawami. Tak, ale tutaj muszę tylko na chwilę przedbać, ale sam tego nie robi, prawda? A no właśnie, I teraz mm -hmm. zgadza się, bardzo cenna uwaga. Teraz mamy ten moment, kiedy dochodzimy do ostatniego aspektu, czyli do urzędników. Autor tej tezy stwierdza, że urzędnicy w ogóle wiedzą najwięcej, wiedzą więcej niż burmistrz. I tu chciałbym chwilę polemizować z tym stwierdzeniem, ponieważ urzędnicy zajmują się określoną częścią, jakimś fragmentem spraw samorządowych. Urząd z reguły jest podzielony na jakieś wydziały, referaty, zespoły i tam jest pewna wąska grupa zadań, którymi zajmują się właśnie ci konkretni pracownicy. I oczywiście w szczególe oni wiedzą pewnie więcej, tak? Oni śledzą zmiany w przepisie, oni przygotowują wydawanie decyzji, oni spotykają się oko w oko z mieszkańcem załatwiającym konkretną sprawę i muszą wiedzieć, czy tą sprawę można tak czy inaczej w oparciu o jaki przepis rozwiązać, ale też ze względu na to, że większa liczba mieszkańców dociera do urzędników niż bezpośrednio do burmistrza, stąd pewnie też mają taką bardziej aktualną i większą wiedzę na temat w ogóle problemów, które, którymi żyją tak nasi mieszkańcy i w swojej działce na pewno są lepszymi fachowcami niż burmistrz. Natomiast jeżeli potraktujemy samorząd jako całość, jako pewien ogół, no to tu największą wiedzę ma burmistrz. Tak? Urzędnik może, mu, może go nawet zagiąć, tak popularnie mówiąc, w jakimś konkretnym jednym przypadku, natomiast urzędnik nie ma tego spojrzenia na całość, tego z góry. Oczywiście takie spojrzenie może mieć zastępca burmistrza, może mieć sekretarz, na pewno ma większe, większe pole patrzenia na sprawy samorządowe, czy wreszcie skarbnik gminy, który też pomaga przygotowywać budżet i go realizować i musi dotykać wszystkich dziedzin, tam gdzie wydajemy po prostu, po prostu pieniądze. Ale dla mnie absolutnym Zwycięzcą, tak, w tym rankingu jest, jest burmistrz, czy w przypadku powiatu będzie to pewnie starosta. Czyli innymi słowy, urzędnicy owszem, mają sporą wiedzę, ale w bardzo wąskim zakresie, znaczy w tym zakresie, którym się zajmują, na przykład referat rolnictwa będzie miał ogromną wiedzę, ale zadanie burmistrza. Który stoi na czele urzędu, mieć wiedzę o każdym z tych, z, o, o wszystkim, co się dzieje w poszczególnych referatach. Nawet więcej powiem, bo <laughs> dotknął Pan sprawy, mówiąc, burmistrz stojący na czele urzędu. Burmistrz tak naprawdę stoi na czele samorządu gminnego, nie tylko urzędu. Jedną z jego ról jest być kierownikiem urzędu, zarządzać, organizować jego pracę, nadzorować, żeby ta praca była dobrze wykonywana. Natomiast rolą burmistrza jest również nadzorować pracę jednostek, no i teraz wielu urzędników niekoniecznie musi mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, co się dzieje w jakiejś szkole, co się dzieje, w, nie wiem, w pomocy społecznej, czy w muzeum, czy w jakiejś innej instytucji kultury. Natomiast burmistrz jest zwierzchnikiem przełożonym dyrektorów tych jednostek i jest odpowiedzialny za nadzór nad tymi jednostkami. Wreszcie. To do burmistrza przychodzą przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, czy też na etapie składania wniosków o jakieś dotacje, ale też z zaproszeniami na różne wydarzenia. No, więc ten kontakt z samorządem, rozumianym jako mieszkańcy, jest zdecydowanie większy po stronie, po stronie burmistrza. Ja przywołałem, odnalazłem tę tezę, dlatego że w tej kadencji samorządu, bo też chciałbym się wytłumaczyć, dlaczego ta teza i dlaczego o tym rozmawiamy. W tej kadencji samorządu uczestniczę w komisjach, ale kiedy uczestniczyłem w pierwszej komisji tej kadencji, nagle ta rola urzędników, tak powiem w cudzysłowie, objawiła mi się. To znaczy okazało się, bo zazwyczaj kiedy brałem udział w komisjach jako dziennikarz, to to były takie sprawy, które wymagały. Omówienie na przykład sprawy oświaty, to był jakiś problem, i dyskutowano, i nie zawsze urzędnicy w tym brali udział. A tutaj w, w tych komisjach, w których brałem udział, urzędnicy byli właśnie tymi merytorycznymi pracownikami, którzy na przykład tłumaczyli radnym, na czym polega istota uchwały. I przyglądając się temu, nagle zrozumiałem, że ta struktura, która w, we mnie y, siedzi, mhm. jest chyba inna. Zacząłem szukać w specjalistycznych. Artykułach, i wszystkie one potwierdziły mniej więcej ten obraz, który zamieścił dr Marek Wojciechowski, ale pomyślałem sobie o tym, że warto tę sprawę poruszyć, ponieważ i tutaj jest właśnie pytanie: czy Pana zdaniem wszystkie te podmioty, mieszkańcy, radni, burmistrz i urzędnicy, może najmniej urzędnicy i burmistrz, ale być może trzeba ich wziąć pod uwagę, zdają sobie sprawę, kiedy pan to obserwuje ze swojego doświadczenia z tych ograniczeń, które to nie także im narzucono, tylko po prostu mają w samorządzie. To znaczy ograniczeń rozumianych jako posiadanie wiedzy o samorządzie. Mhm. No tak, mówią, że nieznajomość jest takie powiedzenie, że nieznajomość prawa nie, nie zwalnia nas tak z jego, z jego przestrzegania. Natomiast. No, to jest takie pytanie, czy dla burmistrza, urzędników, a może też w pewnym sensie radnych, jest lepiej, kiedy mieszkańcy mało wiedzą o samorządzie i mało się interesują sprawami samorządowymi, czy gorzej? No i jak zawsze mamy tu dwie perspektywy. W krótkiej perspektywie powiem lepiej, tak? ponieważ urzędnik wie więcej, wie lepiej, przychodzi petent. No, mieszkaniec załatwiający sprawę i urzędnik jest dla niego mistrzem, jest guru, jest takim, no, który wie, a mieszkaniec nie wie, tak? Przewodnikiem pokrętych, no, no, pokrętych w sprawach, w sprawach samorządu. samorządu. No i wtedy urzędnik może poczuć się no, ważny, może taki, że od, no, to on wie, od niego zależy teraz, jaką tam decyzję wyda, no ale czy tak samo burmistrz, tak, no, planując pewne działania samorządu, jeżeli nikt mu tam za bardzo na te ręce nie patrzy, nikt się za bardzo nie interesuje tym, co on tam planuje albo co robi, no to ma taki spokój, ma taką swobodę, tak, działania. I na krótszą metę to może być postrzegane jako, jako dobre zjawisko, no bo tak jak mówię, daje pewną przestrzeń, daje taką pewnego rodzaju niezależność, swobodę w działaniu, można się spełniać, realizując swoje jakieś pomysły. Natomiast kiedy spojrzymy na to z takiego punktu, że burmistrz jest wybierany, tak, jest, no, można powiedzieć, wynajmowany przez mieszkańców do wykonywania działań na ich rzecz tak naprawdę i burmistrz jest weryfikowany przez kolejne wybory. No, tudzież jest weryfikowany w trakcie kadencji, bo przecież pojawiają się i jakieś skargi na działalność burmistrza, czasami pojawiają się artykuły w prasie, gdzie jacyś niezadowoleni mieszkańcy mogą artykułować swoje rzeczy, mogą przyjść też na sesję i tam protestować przeciwko pewnym rozwiązaniom. Czyli teraz, jeżeli postrzegamy rozwiązywanie problemów samorządowych jako taki schemat, że Burmistrz owszem jest na czele, ale tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że jest na czele tak, mieszkańców całego samorządu i powinien rozwiązywać te sprawy y, przynajmniej w, jakimś, w jak, jakimś porozumieniu, w jakimś partnerstwie, w jakiejś no, łączności tak, z mieszkańcami. To niedobrze wtedy, jeżeli mieszkańcy się nie interesują, y, nie mają jakiejś istotnej wiedzy y, o samorządzie, bo to prędzej czy później odbije się przysłowiową czkawką, więc ja osobiście jestem z dzisiejszej perspektywy, no bo oczywiście można powiedzieć, a Panie Grabka, Pan tam kiedyś był burmistrzem i Pan czegoś nie zrobił, albo Pan zrobił inaczej, a dzisiaj Pan mówi inaczej. Zwróćmy uwagę, że zupełnie inaczej przecież ludzie zachowują się i mówią, kiedy mają lat 18 czy 20, a inaczej kiedy mają 50, tak? Cały dorobek życiowy, różnego rodzaju doświadczeń, spraw, które ich dotknęły kontaktów z innymi ludźmi, no buduje w nas coś, co nazywamy doświadczeniem życiowym. I dzisiaj na pewno pod względem samorządowym takie doświadczenie mi towarzyszy i pewnie gdyby ktoś powiedział, Panie Grabka, cofamy się o ileś lat, dzisiaj zostaje Pan radnym czy burmistrzem, tak jak wiele, wiele lat temu, to moje rządzenie, moje podejmowanie decyzji byłoby zupełnie inne. No ale tak nie ma, tak nie, nie, nie da się tego czasu wrócić, więc z dzisiejszej perspektywy to chcę bardzo mocno podkreślić, zdecydowanie stoję na takim stanowisku, że warto edukować mieszkańców, warto przed podejmowaniem jakichś istotnych decyzji przeprowadzać konsultacje społeczne, tłumaczyć przed podjęciem decyzji, a nie po, bo z reguły po jest już za późno, już emocje są na tyle, na tyle duże, że czasami. Nie sposób już przekonać do swoich racji. Ja wrócę do, do tego, o czym Pan powiedział, mówiąc o doświadczeniu, bo ja mam oczywiście zupełnie inne doświadczenie dużo nie tak bogate jak Pana to doświadczenie dziennikarskie czyli przyglądam się, ale też przynajmniej w tej kadencji również we mnie nastąpiła pewna ewolucja. I kiedy na przykład bo o to chciałbym Pana zapytać. Pytając, jakby dopytując o tę sprawę, czy poszczególne podmioty tej struktury są świadome. Bo dzisiaj, kiedy na przykład słyszę, że radni mówią: mm, y, Załatwimy, albo jak będą pieniądze w samorządzie, to damy te pieniądze tam, nie wiem, żłobkowi, muzeum, bibliotece, komukolwiek. Y, to y, ja dzisiaj wiem, że to w ogóle jakby nie jest w ich gestii, to znaczy oni oczywiście mogą rozmawiać, starać się, ale obietnice składane są daleko na wyrost, jakby nie zdają sobie sprawę, że te kompetencje Rady Miejskiej są trochę inne. Czy Pan hmm. też to dostrzega? To znaczy jest tutaj, e, e, są takie dwa wątki, tak? Pierwszy wątek to taki, że nie zdajemy sobie sprawy jako społeczeństwo, że absolutnym liderem, przewodnikiem, tą najważniejszą osobą w gminie, w mieście w zakresie budżetu, czyli przygotowywania budżetu i realizowania budżetu jest burmistrz. I Rada Miejska nie może przygotować konkurencyjnego projektu budżetu niż burmistrz. Jedynym uprawnionym do tego jest burmistrz. Tylko on może przedłożyć projekt budżetu. A więc ma ogromną władzę w swoim ręku bo to on przygotowuje konstrukcję. Wiadomo, że ten budżet musi spełniać różne jeszcze warunki narzucone prawem, ustawą o finansach publicznych chociażby. Ale i więcej to burmistrz, burmistrzowi przysługuje inicjatywa dotycząca zmian w budżecie. Czyli owszem radny może wnioskować, radny może prosić, ale jeżeli burmistrz powie nie, 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 nie przygotowuje żadnych zmian, to co państwo uchwaliliście jest dobre. Nie widzę potrzeby, i koniec. I wniosek radnego odbija się od przysłowiowej ściany. Natomiast jest moment, kiedy radni mogą ingerować w sprawy budżetowe, a mianowicie wtedy, kiedy już burmistrz wykorzystując swoje uprawnienia wykaże tą inicjatywę i przedłoży Radzie Miejskiej projekt budżetu, czy też projekt zmian już później w trakcie roku. No to w tym momencie radni nie tylko, że muszą to zaakceptować. Mogą mnie zaakceptować, powiedzieć nie, nie, panie burmistrzu, nie zgadzamy się na takie rozwiązanie, a więc w tym momencie ta rola decyzyjna Rady rośnie i to jest ten moment, kiedy właśnie wchodzi ten drugi organ, czyli uchwałodawczy, który też kontroluje tak, działania burmistrza i może powiedzieć nie, nie, te pana postulaty, pana wnioski, panie burmistrzu, idą w złą stronę, my uważamy inaczej. Nie? Tak, ale zgodzi się pan, że to jest rzadko. Zdarza się to tylko wtedy, jak opozycja ma większość. Tak było na przykład no, no w tak. przypadku poprzedniej no, kadencji. No to można też do tego nawiązać, ale jest jeszcze taki moment, że nie tylko, że Rada się zgadza lub nie zgadza na propozycję burmistrza, ale kiedy już przedmiotem obrad radnych są zmiany w budżecie, to wtedy można do takiego, do takiego projektu uchwały składać wnioski. Tylko znowu, te wnioski są ograniczone, ponieważ jeżeli. One mogą tylko i wyłącznie dotyczyć środków finansowych, które w tym budżecie istnieją. Czyli, jeżeli chcemy wprowadzić jako radni nowe zadanie, to musimy pokazać źródło finansowania. I tak było w poprzedniej kadencji, tak. kiedy burmistrz, wiceburmistrz wtedy przedkładał i argumentował, że trzeba przeznaczyć pieniądze na wykupienie kina od prywatnego przedsiębiorcy, który wcześniej kupił to przecież od, od gminy. A radni powiedzieli nie, 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 nie zgadzamy się na to i proponujemy, żeby te środki, które już były zaplanowane przez burmistrza Nowy Kupkina przeznaczyć na budowę ulicy Czeskiej. Wtedy słynna dyskusja też w samorządzie nastąpiła. I radni, który, którzy mieli większość, wtedy przegłosowali tą zmianę. I kino nie zostało odkupione, a ulica Czeska jest dzisiaj wybudowana. Czyli są takie momenty, gdzie radni mogą tak, zadecydować. Ale jeszcze muszę pana zapytać, a pamięta pan jeszcze jedną taką historię w historii wskowskiego samorządu, poza tym co się właśnie... Tak, mówi, tak? pamiętam, <laughs> ponieważ był to chyba budżet na rok 2017, kiedy dosyć dramatyczne w tonie pismo ze strony pani dyrektor muzeum wpłynęło do przewodniczącej rady i do wszystkich radnych, o zwiększenie środków, i radni, dyskutując o projekcie jeszcze wtedy budżetu na 2017 rok, zaproponowali poprawki, czyli przesunięcie, zdjęcie z jednej pozycji, z drugiej i przeznaczenie na muzeum, ale nie tylko tam jeszcze było kilka drobniejszych inwestycji taki łącznik między ulicą to już chyba końcówka kościuszki Reymonta. A ulicą Tylną na przykład. I to zadanie zostało wprowadzone tak przez radnych. I jeszcze tam jakieś inne drobniejsze rzeczy. Zwiększono wtedy też pulę środków na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury. Czyli radni no, proponowali na komisjach dokonanie pewnych korek. Spotkali się z oporem wtedy burmistrza, który, wiceburmistrza, który powiedział, nie ten budżet jest najlepszy, tak ma być. No to radni przygotowali te zmiany na, na sesję, kiedy był taki punkt. Uchwalenie budżetu, i przegłosowali te zmiany, i one weszły w życie. A pamięta pan, żeby koalicja rządząca kiedykolwiek zmieniła budżet burmistrzowi? <grym> nie, tego nie pamiętam. No bo sama istota koalicji rządzącej jest taka pewnie, że burmistrz jako lider tej, tej koalicji no, powinien, zakładam, że tak robi, jednak z tą swoją tak grupą radnych, swoją w sensie popierającą, która jest w koalicji. Konsultuje, uzgadnia. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy, to one się pojawiają wcześniej i albo burmistrz przekona tych radnych do, do swoich racji, albo też może ustąpi, dokona jakichś autokorekt, które na końcu są przez tą rządzącą większość akceptowane. Mam tutaj sygnały, że czas, na który się umówiliśmy, dobiegł końca. Mam nadzieję, że udało nam się przynajmniej pobieżnie, ale naświetlić strukturę samorządu i to w jaki sposób. Warto byłoby spojrzeć na tę strukturę. Umówiliśmy się, że w następnym spotkaniu mm -hmm. poświęcimy bardzo tajemniczej rzeczy, czyli wolnych. Będziemy rozmawiać o wolnych środkach w budżecie. Skąd one się biorą, gdzie te wolne środki są odkładane, jak... I dlaczego o nich nikt nie wie. Właśnie, no, dlaczego to jest taka tajemnica mm -hmm. w samorządach. Moim gościem był pan Krzysztof Grabka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.